Witam serdecznie. Ja w ogóle chciałbym to spotkanie podzielić na kilka takich jakby powiedzmy przełomowych rzeczy, które jakby zmieniały to, jak się toczyła cała moja droga fotograficzna do tego, jak się znalazłem w tym miejscu. I ogólnie mógłbym powiedzieć, że to jest takie już jakby wyświechtane powiedzonko, że w fotografii najważniejszy jest człowiek, ale jakby wokół tego chciałbym też to całe spotkanie jakby owinąć, że dla mnie nie tylko ważny jest człowiek, jakby, którego fotografuję, ale też przede wszystkim wszyscy ludzie, których spotkałem gdzieś na swojej drodze, bo moim zdaniem właśnie od tego, czy ktoś jest otwarty, jaki ma poziom jakby empatii, jak bardzo chce poznać po prostu drugiego człowieka. Czyli ludzie, których spotkałem na swojej drodze, sprawili, że po różnych dziwnych zakrętach znalazłem się w tym miejscu. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo jak zaczynałem robić zdjęcia, to nie sądziłem nawet... Znaczy kiedyś mi się po prostu marzyło, że może będę mógł fotografować lajką, ale nigdy nie marzyłem o tym na przykład, że zostanę jej ambasadorem. To było w ogóle jakieś totalnie kosmiczne. Ja zacząłem myśleć w ogóle w jakikolwiek sposób o fotografii na drugim roku studiów, bo musiałem drugi zrobić drugi raz. Studiowałem filologię angielską w Lublinie i kupiłem sobie wtedy pierwszy jakby taki poważny aparat, to był Nikon D90 i trafiłem na, i myślę, że to jest osoba, o której na pewno muszę wspomnieć, trafiłem wtedy na Flickerze, na profil tego pana. To jest Benoit Palais, to jest kanadyjski fotograf, na którego trafiłem na Flickerze. On był bardzo znany z projektu Stranger. On fotografował ludzi przypadkowo spotkanych na ulicy, którzy jakby nie podlegali pod jakiś żaden konkretny kanon piękna, po prostu były to bardzo ciekawe twarze. Wtedy jakby strasznie zapragnąłem fotografować ludzi przez niego właśnie i miałem okazję też go poznać, chyba 10 albo 9 roku. Był częścią wystawy na Ukrainie. To była wystawa organizowana przez organizację Kobieta 3000. I tam była wystawiana część jego zdjęcia. W ogóle przez tego gościa w ogóle założyłem Facebooka, bo pisałem do niego na Flickerze, chciałem się czegoś od niego dowiedzieć, ale jakby prawdopodobnie takich ludzi były tysiące, bo myślę, jestem całkiem prawie pewien, że on był w ogóle prekursorem tego wszystkiego, co się wydarzyło później, jeżeli chodzi o fanpage, znaczy jeżeli chodzi o projekty typu Humans of New York, to były, swego czasu było to mocno popularne. Wydaje mi się, że ten gość robił coś takiego jako pierwszy i ludzie go zaczęli naśladować. No ja założyłem wtedy tego Facebooka. Już wtedy wszyscy mieli, a nie miałem. No i napisałem do niego na Facebooku i mi odpisał. I my się wybieraliśmy z moim kolegą na tą wystawę na Ukrainę, ale zanim dojechaliśmy do granicy, bo on miał Mercedesa W124, on się rozsypał przed granicą, więc nie dojechaliśmy. Ale zacząłem z nim rozmawiać i on mi powiedział, że ma taki pomysł, że jak będzie stamtąd wracać, to chciał sobie przejechać stopem przez jakby całą Europę, dojechać do Paryża i wrócić do Quebecu, skąd pochodzi, więc ja oczywiście zaproponowałem mu, żeby przyjechał do Lublina, że go odbiorę i go przewiozę po prostu, gdzie będzie chciał. No i przyjechał. Okazało się, że gość był po prostu z kosmosu. Ja nigdy nie spotkałem człowieka, dla którego nie istnieje dystans jakikolwiek albo jakiekolwiek zakłopotanie. To była taka też ciekawa historia. Zabraliśmy go do klubu w Krakowie. Tak jak w tym klubie było 200 osób, to ja jestem przekonany, że on gadał z każdym, no nie? Jakby wtedy zacząłem myśleć o tym, jaki jest klucz do sukcesu, żeby w ogóle fotografować ludzi. Tu chyba raczej nie chodziło akurat o alkohol, ale właśnie obserwowałem go, jak on podchodzi do ludzi, jak on po prostu poświęca im jakby czas, zainteresowanie. Część ludzi uważa go też za stalkera, no ale on był jakby takim ekstremalnym przykładem. No i tak to się właśnie zaczęło i próbowałem fotografować tak jak on. Ale to był jeszcze ten czas, kiedy w Lightroomie trzeba było używać wszystkich suwaków na maksa i no jakby tak to wychodziło. No ale już wtedy myślałem, że jestem już na dobrej drodze. Będąc jeszcze na studiach, zacząłem pracować w klubach w Lublinie. Fotografowałem kluby przez 4 albo 5 lat i filmowałem. I właśnie po mniej więcej 4 albo 5 latach doszedłem już do takiego momentu frustracji z tego powodu, bo okazało się, że mam 28 lat. A jakieś dziewczynki, co mają po 17 czy 18, mnie obrażają, albo goście na mnie pstrykają palcami, albo ktoś na mnie pluje gdzieś, no bo to były jakby takie różne kluby, no nie? To był taki moment zwrotny. Ja wtedy zdarzało mi się robić wesela w Lublinie, bo fotografowie ogólnie podobno się dzielą tylko na dwa typy. Na takich, którzy robią wesela albo robili, i na takich, którzy się do tego nie przyznają. No nie, ja się przyznaję.
Ja robiłem wtedy te wesela, dużo właśnie na Lubelszczyźnie, w podlubelskich wsiach. Wyglądam tak, jak wyglądam, więc bywało różnie. Często bywałem atrakcją, większą niż Państwo Młodzi na przykład. Dochodziło do sytuacji absolutnie kuriozalnych, bo mówiłem, że będzie dużo dziwnych anegdot. No jedną z takich anegdot, jak właśnie pracowałem w tych klubach, no to zdarzyło mi się na przykład kiedyś, że robiłem zdjęcia na imprezie i idąc do toalety spotkałem panią, która była panną młodą na ślubie, który fotografowałem miesiąc wcześniej, tylko że wychodziła z tej toalety z innym mężczyzną. I tam się jakby, także różne rzeczy się tam działy. To był też moment, w którym spotykałem się z taką dziewczyną i ona mi bardzo złamała serce. Byłem też bardzo sfrustrowany tą pracą i zostałem za coś tam po prostu opieprzony, bo ja się śmiałem w pewnym momencie z moimi znajomymi, którzy robili podobne rzeczy w innych klubach, że my malujemy wydmuszki po prostu, że to jest cały czas to samo, tylko my to pokazujemy w różny sposób, więc tam nauczyłem się czegoś, co nazywam shit carvingiem, no nie? Jak wyrzeźbić z gówna coś ładnego po prostu. No i wydarzyło się właśnie to i jeszcze wtedy zaczynałem taką współpracę, chciałem filmować razem z takim moim kolegą i on mnie wtedy oszukał na pieniądze i jakby te trzy rzeczy złożyły się do tego, że stwierdziłem, że nie mogę dłużej mieszkać w Lublinie, mam go dość i że dobiłem gdzieś do góry i że mam albo wyjście takie, że zostanę w tym mieście i będę fotografował kluby, śluby i prawdopodobnie zostanę alkoholikiem, albo przeprowadzę się do Warszawy. A to jakby złożyło się też, co potem się okazało, że to trochę jest z deszczu pod rynnę, bo tutaj też można zostać alkoholikiem. Ale do tej pory słyszałem tylko o tym miejskie legendy. Więc zmieniłem miejsce zamieszkania na Warszawę. Zamieszkałem wtedy z moją siostrą na Służewcu. Swoją drogą zrozumiałem wtedy jakby sytuację Beksińskich, jak pomieszkałem na Służewcu. Nie wiem, czy ktoś mieszka na Służewcu. Więc jakby wiele zrozumiałem wtedy. No i zacząłem pracować w studio tatuażu, gdzie pracowałem chyba przez 2 lata. I to jest bardzo ciekawe miejsce, gdyż w obecnych czasach tatuują się prawie wszyscy, więc można poznać bardzo różnych ludzi z bardzo różnych środowisk. Jakby kolejna osoba, która bardzo jakby zmieniła moje postrzeganie świata na bardzo dużo rzeczy. To jest Dan Gilsdorf, to jest tatuator ze Stanów, bardzo jakby w Stanach legendarna postać. I jest to człowiek, który pojawił się w Warszawie, chociaż sam ma studio ponad 20 lat. To jest gość, który jakby zna ludzi, którzy zaprojektowali logówkę Sailor Jerry'ego i tak dalej, jakby tworzył całą tą scenę tatuażu w Stanach, oldschoolową. I on przyjechał do Polski razem ze swoją żoną, która jest krytykiem sztuki, dostała grant na Uniwersytecie Warszawskim. I gość, będąc po prostu legendą i mając swoje studio, przyjechał jakby do Polski i pracował w tym studio jako szeregowy pracownik. I obserwując go, dla mnie niesamowite było to, że to był gość, który jakby w Polsce, moim zdaniem, bo jakby byłem w tym środowisku przez parę lat, i mogę to śmiało powiedzieć, że bardzo dużo ludzi ma problemy po prostu z ego, no nie? I jakby to było takie bardzo odświeżające, że przyjechał gość, któremu tak naprawdę jakby w dziedzinie, którą się zajmuje, mogliby mu tutaj postawić pomnik albo pucować buty, a to był gość, który po prostu każdemu, który do niego przychodził, dziękował, był bardzo wdzięczny. Zresztą ja z nim potem też byłem w Hongkongu i bardzo, bardzo wpłynął na moje jakby postrzeganie i bycie wdzięcznym za różne rzeczy, docenianie różnych rzeczy. To była właśnie kolejna taka postać, która wpłynęła na to, jak się powinno w ogóle postępować z ludźmi i to, że po prostu ile od siebie dajesz, to tyle do ciebie wraca. I moim zdaniem to się idealnie przekłada na fotografię, bo jakby to jest najlepszy efekt, no nie? Że jakby w fotografii najważniejszy jest człowiek i jakby dzięki temu też tu jesteście, no nie? Więc jakby bez tego wszystkiego by to w żaden sposób nie działało. No i ja pracowałem sobie w tym studio, ale zaczęło mi chodzić po głowie właśnie też jak poznałem Dana, żeby sobie gdzieś wyjechać. Zresztą od jakiegoś czasu odkładałem sobie pieniądze i wymyśliłem sobie, że polecę sobie na Filipiny. W ogóle to był też czas, kiedy oglądałem dużo Krzysztofa Gonciarza, jak jeszcze dużo podróżował. I bardzo mnie wtedy ta postać inspirowała. I wymyśliłem sobie, że polecę na Filipiny. Odłożyłem sobie tyle pieniędzy, że jak sobie usiadłem z kalkulatorem, sprawdziłem wszystkie jakieś tam średnie ceny mieszkań i tak dalej, sobie obliczyłem, że będę mógł tam żyć przez 3 lata, no nie? Nie robiąc nic i że coś może sobie po drodze wymyślę, no nie? Ale popełniłem jeden błąd. Odezwała się do mnie moja była dziewczyna i powiedziała, że chce jechać ze mną. Wszyscy mi mówili, nie było ani jednej osoby, która mi mówiła, że to jest dobry pomysł, ale ja wiedziałem lepiej, no nie? Że to jest dobry pomysł. No okazało się, że często tak jak jest, wiesz, jak
Jak z tym powiedzonkiem, no nie, że miliony much nie mogą się mylić, no nie, więc tak samo było i w tym przypadku. No jakby okazało się, że wszyscy mieli rację, więc jakby ten wyjazd i niekończąca się przygoda, ja się pożegnałem ze wszystkimi swoimi znajomymi i mówię, zobaczymy się za rok albo nigdy, no nie, wróciłem po miesiącu i się ukrywałem w ogóle. Więc polecieliśmy na Filipiny. Tak, i pierwszym miejscem, w którym się znaleźliśmy, była Manila. Ogólnie Manila, jak pewnie większość z Was wie, to jest stolica Filipin. Jedno z najbardziej zagęszczonych miejsc, chyba miast na świecie, bo o ile się nie mylę, mieszka tam 27 milionów ludzi. I w każdym poradniku turystycznym przeczytacie taką poradę, że jak lecicie na Filipiny, to żeby w Manili się tylko przesiąść, no nie? I po prostu stamtąd uciekać. Więc stwierdziłem, że jak skoro tam tak piszą, to ja sobie tam zostanę na tydzień, no nie? I zobaczę dlaczego. No i właśnie spędzaliśmy bardzo dużo czasu w Manili. Zamieszkaliśmy w Makati. Makati to jest coś takiego jak Bangkok, tylko z tego co się orientuję, bo w Bangkoku nie byłem, ale jak rozmawiałem ze znajomymi, to jest coś takiego jak Bangkok, tylko gorsze. Gorsze w takim sensie, że jest tam o wiele większa bieda i można tam spotkać bardzo dużo takich obrzydliwych obrazków, jak na przykład tacy bardzo starzy panowie z bardzo małymi dziećmi i jest to widok, który jest dosyć straszny. Ogólnie na całych Filipinach praktycznie przed każdym sklepem jest ochrona. Totalnie jakby takie abstrakcyjne było, jak na Filipinach były święta, bo my tam byliśmy zaraz przed świętami, więc tam były choinki, Mikołaj i goście z M16, no nie, przed wejściem i masz 30 stopni i wszyscy są spoceni, a tam elfy chodzą pomiędzy uzbrojonymi po zęby ludźmi. A, w ogóle zapomniałem o jednej istotnej rzeczy. Że zanim poleciałem na te Filipiny, to przeglądałem sobie dużo zdjęć właśnie z Filipin, z Makati i poznałem na Instagramie gościa, jakoś mniej więcej 2 czy 3 miesiące przed tym wyjazdem, fotografa, który jest fotografem z Manili. I po prostu nawiązałem z nim kontakt i umówiłem się, że jak przylecimy, to on nas oprowadzi, bo ja nie miałem na to żadnego planu, bo najczęściej po prostu jak gdzieś wyjeżdżam i nie jest to związane z pracą, to nic nie planuję. Jakby zaklepuję sobie motel albo hostel czy cokolwiek na jakieś 2 doby i uznaję, że potem jakoś to się wszystko ułoży, kogoś poznam. No i tak było w tym przypadku, że chciałem się po prostu dowiedzieć od ludzi, którzy mieszkają na miejscu, gdzie oni jeżdżą, jak chcą sobie gdzieś pojechać na wakacje czy coś takiego. Bo ja też jakby przyjmuję często takie założenie i tak było z Filipinami, że jak wszyscy lecą na północny zachód, to jest Palawan i te wszystkie takie najpiękniejsze miejsca, to ja robię tak, że dowiaduję się, gdzie lata większość turystów i jadę dokładnie w przeciwnym kierunku, no nie? Stamtąd od tych ludzi właśnie w Manili dowiedzieliśmy się, że oni jak chcą sobie gdzieś odpocząć, to ich ulubionym miejscem jest wyspa, która się nazywa Siargao. To jest wyspa najbardziej wysunięta na wschód Filipin, mniej więcej w środkowej części. I głównie udają się tam albo surferzy, bo tam są świetne warunki do surfowania, albo dziwacy, albo ludzie, którzy chcą uciec po prostu przed cywilizacją, bo tam nie ma nic prawie. Ale żeby się tam dostać, to trzeba polecieć do Cebu. Cebu to jest największe miasto portowe na Filipinach. Polecieliśmy tam i tam mieliśmy 12 godzin do promu, który płynie kolejne 12 godzin. Wypływa o 18, o 6 rano, dopływa na jedną wyspę, na której trzeba się przesiąść do innego promu. I dopływa się wtedy na ten koniec świata. I doczekaliśmy się właśnie promu. Na tym promie są 2 opcje. Jest opcja ekonomiczna, klasa ekonomiczna, która jest jakby na górze statku, na pokładzie. Jest tylko daszek, nie ma w ogóle zadaszeń. Jest opcja też jakby ekskluzyw, która jest klimatyzowana z łóżkami piętrowymi. I co jest ciekawe i też było super przeżyciem, to na tym górnym pokładzie ludzie podróżują na przykład, bo ja sobie spędziłem dużo czasu właśnie tam na górze i obok mnie płynął gość, który wiózł ze sobą 100 kur na przykład. I jakby to jest też wspaniałe doznanie, jak jesteś na środku oceanu, jest 5 rano, pieją koguty w środku tego promu, co też jest z perspektywy mieszkańca Europy dosyć interesujące. W środku tego statku był bufet, coś w rodzaju kiosku, w którym ceny były dokładnie takie same jak na lądzie. Że tam ludzie nie wykorzystują tego, że nie masz innej opcji. No nie? I ceny były takie same, tam było w ogóle też mini kino, w którym jakby starsi filipińscy panowie oglądali filmy z Bruce'em Lee. To było jakby bardzo magiczne doznanie, cała ta podróż. No i dopłynęliśmy właśnie na tą wyspę. Niedaleko miejsca, w którym mieszkaliśmy,
było coś w rodzaju hotelu, tam nie było nikogo, bo to w ogóle nie sprawdziłem jednej rzeczy, że to jest jakby pora deszczowa, więc nie było tam w ogóle praktycznie turystów. Aczkolwiek pora deszczowa polega tam na tym, że po prostu co 2 godziny pada deszcz przez 10 minut i on jakby wszystko wysycha w ciągu kolejnych 10, więc nie jest to zbyt uciążliwe. No i tam poznałem takiego gościa. Wydawało mi się, że skądś go kojarzę, jak zaczęliśmy rozmawiać. To okazało się, bo właśnie przez to, że pracowałem w tym skate shopie i jeździłem na snowboardzie, oglądałem dużo filmów snowboardowych i ten gość był jednym po prostu z gości, których oglądałem, jak jeżdżą i tam kręcą potrójne backflipy. On był zawodowcem, który po prostu uległ jakiemuś tam wypadkowi, połamał sobie bark, coś jeszcze. Odwrócili się tam od niego wszyscy sponsorzy i stwierdził, że w takim razie wyjeżdża na wyspę, bo z wykształcenia był kucharzem i on zamieszkał na tej wyspie i pracował właśnie w barze, w którym my sobie tam jedliśmy coś od czasu do czasu. I zacząłem z nim rozmawiać na temat tego, że na tej drodze, to tam już za 2 zakrętami było miejsce, w którym mieszkaliśmy, ale za każdym razem, jak przejeżdżaliśmy, był bardzo intensywny zapach marihuany, ale tak bardzo intensywny. No i zacząłem z nim rozmawiać, co tam może być. No i jakby powiedział mi, że on też jakby to czuł, ale że on nie może tego sprawdzić, bo tutaj mieszka, tutaj z policją to jest różnie. Chociaż ja policji do tej pory nie widziałem tam ani razu, no nie? Bo jeszcze istotna ciekawostka jest taka, że nie wiem, czy kojarzycie sytuację polityczną na Filipinach, ale tam od jakiegoś czasu prezydentem jest gość, który się nazywa Duterte. To jest taka postać, która... On został prezydentem, bo nie mogli sobie w żaden sposób poradzić z korupcją, przestępczością, głównie handlem narkotykami, bo Filipiny spłynęły z bardzo dużej ilości produkcji, bardzo dużej ilości metamfetaminy. Oni ostatecznie wybrali przestępcę. Duterte sam był jakby gangusem, ale żeby sobie poradzić z całą resztą, musieli wybrać jednego z nich. No i to jest gość, który wypowiedział wojnę branży narkotykowej, że tak powiem. I na jednym z przemówień, i mówię o tym dlatego, że wybrali go 2 miesiące przed tym, jak my tam pojechaliśmy. Więc mieliśmy jakby na okazję naocznie zobaczyć, co tam się dzieje. I on wypowiedział wojnę tej branży narkotykowej. W trakcie jednego z wywiadów ktoś tam powiedział, że panie prezydencie, ale szacuje się, że jakby może być nawet 1 milion ludzi jakby w to zamieszanych. On powiedział, że on zabije wszystkich w takim razie. Bo tak jak u nas są sądy 24-godzinne, czy były, nie wiem, nie orientuję się, czy to jeszcze jest, czy nie ma, to tam były 15-minutowe. Na takiej zasadzie, że jak ktoś dostawał cynk, że jest jakaś malina narkotykowa, to policja tam wjeżdżała i strzelała do wszystkich. Jak my tam przyjechaliśmy, to tam były plakaty na przystankach normalnych, tak jakbyście byli na przystanku w centrum i wisi A1 zdjęcie po prostu martwych ludzi rozstrzelanych w pomieszczeniu. Jest napisane, że jeżeli masz coś wspólnego z narkotykami, to będziesz następny. Jak ogłosili, że jak się sam zgłosisz na policję albo do więzienia, to przeżyjesz, to zgłosiło się chyba 10 razy tyle, ile oni mają w ogóle miejsc w więzieniach. No nie? I nie byli w stanie w ogóle tego ogarnąć. No i zmierzam do tego dlatego, że nie widziałem policji w ogóle. No ja robiłem zdjęcia i nagle podjeżdżają 3 radiowozy, czyli chyba cała policja, jaka jest na tej wyspie. 3 gości na motocyklach i to mniej więcej wyglądało tak jak z filmu Braci Coen. Do tego to są te takie zakazane filipińskie twarze. Bardzo zakazane. No i był jeden dobry policjant, był jeden zły. Ja jakby też chciałem jakby wyjść z tego żartem, ale mi się nie udało. No i oni się mnie pytają, co ja w ogóle tutaj robię. Ja mówię, że no robię zdjęcia, no ale wytłumaczcie chłopom na wyspie, policjantom, że jest 2 w nocy, nic nie widać, a ty robisz zdjęcia, no nie? Więc jakby było to dosyć dziwne dla nich, musiałem im pokazać te zdjęcia. No i zaczęli się pytać, jakby, gdzie mieszkam, co ja tu robię, dla kogo ja tutaj pracuję, po co, ile tu jesteśmy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań i w końcu jeden z tych gości się mnie zapytał, czy ja nie szukam tutaj przypadkiem jakiegoś skarbu. A ja sobie niestety zażartowałem i mówię, jak jest to jakiś skarb, to ja bym chciał mapę, no nie? A oni mi powiedzieli wtedy jakby po angielsku, że mam natychmiast wypierdalać. No i oczywiście jakby zastosowałem się do polecenia i zrobiliśmy to dosyć bardzo szybko. No i następnego dnia właśnie rozmawiałem z tym byłym snowboardzistą, który tam pracował i potwierdziły się nasze jakby domniemania, iż tam znajduje się po prostu ogromna plantacja marihuany, a wcześniej była tam fabryka metamfetaminy, którą ta policja miała po prostu pod swoją opieką. A potem jeszcze kolejnego dnia się dowiedziałem, że gdybym przyjechał, gdyby to był mój na przykład pierwszy dzień i byłbym tam sam, to by mnie po prostu zastrzelili i wyrzucili do oceanu. Bo tak to tam wygląda.
No i okazało się właśnie, że tam się pokomplikowały sprawy i musieliśmy wrócić po miesiącu. No więc jakby wróciłem w ogóle do Lublina, czyli miejsca, z którego jakby pierwotnie chciałem uciec. Mieszkałem tam przez jakiś czas u mojego kolegi. Na początku głupio mi było się przyznać znajomym, że jestem z powrotem. Więc ludzie do mnie pisali na Instagramie, nienawidzę cię, no nie masz takie wspaniałe życie, siedzisz sobie na Filipinach. A ja spałem pod kaloryferem u mojego kolegi w Lublinie. I potem jakby właśnie wróciłem do Warszawy. I pojawiła się opcja, żeby wrócić jakby na trasę, bo w tymże studio tatuażu poznałem też między innymi szefa firmy zajmującej się importem i eksportem, importem z Chin skanerów i drukarek 3D. I on się zapytał: Krzysiek, nie chcesz z nami pojechać do Chin? Ja mówię: oczywiście. I to było 3 miesiące po tym, jak wróciłem z tych Filipin, więc miałem okazję, żeby zmyć swój blamasz, że nie zostałem wielkim podróżnikiem i wrócić na trasę. I tak znalazłem się na początku w miejscowości, pojechaliśmy do Hangzhou. To jest taka miejscowość bardzo przemysłowa. Niedaleko od Pekinu, to jest w sumie taka wioska, która jest z 5 razy większa niż Warszawa. Pewnego razu sobie chodziliśmy tam wieczorem po okolicy i było tam takie ogromne osiedle, takie jakby powierzchniowo, tak jak centrum Warszawy, myślę, i ono było całe puste. I tam się w ogóle nie świeciło światło. I następnego dnia jesteśmy w tej fabryce. No ja się pytam pani, czy tutaj mają jakieś takie ograniczenie, że nie wiem, o 20 jest wyłączenie prądu, jakaś oszczędność, a babka do mnie mówi, że to jest osiedle zbudowane na przyszłość. Jakby bez planu zaludnienia jeszcze po prostu, już tam sobie po prostu budują. Żeby się to trzymało kupy, to przejdźmy teraz do Hongkongu. Więc pierwszy raz byłem w Hongkongu właśnie przed tym wyjazdem na Filipiny. Potem byłem jeszcze raz i też jakoś dosyć krótko, nie pamiętam przy jakiej to było okazji. I pojechałem do Hongkongu 3 raz. Pojawiła się okazja, to też było ze studiem tatuażu, właśnie z tym wspomnianym wcześniej Danem Gilsdorfem. Poleciałem tam, miałem właśnie zrobić materiał dla Dana i dla jego kolegów ze Stanów. I miałem tam być tydzień i wrócić, ale okazało się, że w międzyczasie doszedłem do wniosku, że już jestem tam 3 raz, a dalej nie zobaczyłem rzeczy, które bym chciał zobaczyć. I miałem wtedy zaplanowaną chyba tam tylko jedną rzecz po powrocie, więc stwierdziłem, że ją odwołam i wrócę dopiero, jak mi się skończą pieniądze. I skończyły mi się po 2,5 miesiąca. No i właśnie dzięki temu, że jakby nie musiałem tam nic innego robić, więc po prostu całymi dniami sobie spacerowałem i odwiedzałem różne dziwne miejsca i do tej pory mam wrażenie, że jakby lepiej znam topografię Hongkongu niż Warszawę, bo jednak tutaj albo pracuję, albo coś robię, albo mnie tutaj nie ma, a tam przez bity miesiąc po prostu łaziłem wszystkimi możliwymi uliczkami. Wydaje mi się, że już po 3 tygodniach czy po miesiącu już przestaje się w pewien sposób być jakby turystą trochę i zaczyna się jakby też siedzieć w tym wszystkim i dlatego też ja strasznie lubię i strasznie polecam jakby podróżowanie samemu, bo to jakby totalnie odbiera ci możliwość zamknięcia się w bańce z kim się podróżuje. Na przykład idziesz do baru, no to nie masz wyjścia, no musisz po prostu pogadać z ludźmi, albo ktoś cię zawsze zagada, albo musisz sobie po prostu ze wszystkimi jakimiś rzeczami poradzić samemu. Pracując też w tym studio, tak jak poznałem wtedy tych gości z Farajny, dzięki którym pierwszy raz w ogóle byłem w Hongkongu, tam poznałem też Filipa Blanka, który jest bardzo wspaniałym człowiekiem i również wspaniałym fotografem, który zajmuje się głównie fotografią motoryzacji. I Filip fotografował openera. I pewnego razu, to był chyba rok 2016 albo 15, chyba 16, jechałem sobie gdzieś pociągiem i Filip do mnie zadzwonił, że tam ktoś wypadł właśnie z obsady fotografów na openera i zapytał się, czy ja bym po prostu nie wjechał na zastępstwo. Ja wysiadłem wtedy z pociągu, wróciłem do domu, wziąłem sprzęt i pojechałem na openera i od tamtej pory zrobiliśmy 5 chyba openerów razem. Więc to jest też historia o tym właśnie, że poznając różnych ludzi i się pojawiają różne okazje i wtedy dochodzi na przykład właśnie do takich rzeczy. A jak pamiętacie, jednymi z pierwszych moich zdjęć były zdjęcia koncertowe. To straszne. Jakby muzyka jest bardzo ważna w moim życiu. I opener też był takim... Opener był w sumie w zasadzie pierwszym takim wielkim spełnionym przeze mnie marzeniem. Bo jeździłem po prostu na openery wcześniej przez... od nie wiem którego roku. 2008 czy 2009 byłem praktycznie na każdym.
No i zawsze sobie gdzieś tam po cichu marzyłem o tym, że fajnie byłoby po prostu robić tam zdjęcia. No i właśnie jak się nadarzyła okazja, to od tamtej pory fotografowałem wszystkie. Na Openerze poznałem też gościa, to jest historia o kolejnej osobie, którą gdzieś tam poznajesz i może się coś z tego po prostu też gdzieś tam potem jakby urodzić. Poznałem gościa, który potem pracował przy organizacji trasy Kaja Ibregowicza właśnie. Oni się zreaktywowali te 4 lata temu, czy 5. To właśnie do mnie zadzwonił, czy nie chciałbym pojechać z nimi w trasę i od tamtej pory w zasadzie robię dla nich wszystko. Dla Kai zrobiłem chyba, oprócz jednego, chyba wszystkie teledyski przez te 5 lat. Jeżdżę z nimi we wszystkie trasy, robię wszystkie koncerty, wszystko. Jest super. I mniej więcej w roku 2019 zaczął się dla mnie taki bardzo specyficzny czas, bo ja bardzo dużo rzeczy wtedy robiłem i mógłbym w zasadzie jakby większość swojego fotograficznego czasu i pracy mógłbym podsumować cytatem z Forresta Gumpa, że gdziekolwiek szedłem, biegłem, no nie? Bardzo dużo rzeczy robiłem, miałem bardzo duży problem z odmawianiem, więc jakby często brałem po prostu na siebie zdecydowanie za dużo rzeczy i poskutkowało to tym, że właśnie mniej więcej chyba koniec 2018 albo początek 2019 doszło do takiego momentu, że przestało mi się chcieć w ogóle robić zdjęcia. Miałem takie wrażenie, że przestaję widzieć trochę. Znaczy, że widzę, ale nie widzę, no nie? Że patrzę, ale nie widzę. To był taki bardzo ciężki jakby moment. Aparat mi się już zaczął kojarzyć tylko i wyłącznie z pracą. Praktycznie go ze sobą nigdzie nie zabierałem, ale kupiłem sobie wtedy rower. I z myślą o tym, że kiedyś mam nadzieję, że mi wróci widzenie, to, że będę sobie robił po prostu zdjęcia telefonem, jeżdżąc sobie na wycieczki jakichś fajnych miejscówek, gdzie potem będę mógł je po prostu wykorzystać, robiąc sobie taki location scouting. No i zrobiłem z tego tyle zdjęć, że na początku 2020, zaraz przed tym, jak zostałem ambasadorem Lajki, co jest w ogóle bardzo ciekawe, to zrobiłem wystawę, na której było 200 zdjęć zrobionych telefonem komórkowym. Więc cały w ogóle jakby backflip tej historii polega na tym, że zanim zostałem ambasadorem Lajki, to przez rok robiłem zdjęcia telefonem, gdzie przez całe życie jakby tłukłem, że to była jakby totalnie odwrócona kolejność. W zdjęciach robionych telefonem super było to, że po pierwsze, masz go zawsze ze sobą, bo jest mały. I w robieniu zdjęć telefonem, ja w ogóle mi się wydaje, że jeżeli miałbym wziąć po prostu jakiś set, to są chyba moje najbardziej osobiste zdjęcia, jakie zrobiłem. Bo po prostu od momentu, kiedy widzisz coś i chcesz to zrobić, wyciągasz i robisz po prostu zdjęcie, co potem jakby przełożyło się na tym, że jak zacząłem się zastanawiać, co zrobić dalej, to wtedy właśnie przyszła mi do głowy Lajka. I tak to się potem zaczęło, no bo Lajka jest właśnie takim idealną wypadkową pomiędzy tym telefonem, bo jest mały, masz to zawsze ze sobą. Nie jest takim klockiem, jak aparat, który miałem ze sobą wcześniej i to był Nikon D90. Lajka jest też, co ciekawe, mniej zwraca, i to jest, uważam, jeden z jej największych plusów, mniejsze wrażenie robi nawet na ludziach, którzy nie wiedzą, co to jest, niż telefon komórkowy. Że dla mnie największym zaskoczeniem było to, jak zdarzało mi się robić zdjęcia w metrze, na przykład telefonem, to na telefon jeszcze ludzie zwracali uwagę. A na to myśleli, że jestem po prostu jakimś wariatem, no nie, jakby z kliszą, więc wszyscy cię mają w dupie. I kolejnym właśnie etapem mojej historii było nawiązanie współpracy z Lajką. Dzięki Bartkowi Toczkowi poniekąd poznałem Patryka, który siedzi tutaj. No i poznaliśmy się właśnie z Patrykiem i się okazało, że jestem wystarczająco dobry, żeby reprezentować firmę marzeń, bo dla mnie zawsze to był trochę jak święty graal. Bo jakby większość moich ulubionych fotografów, czy tych starszych, czy tych współczesnych, których obserwuję, wszyscy są związani jakby z tą firmą. Nie ukrywam, że dla mnie zawsze jakby ludzie, którzy reprezentowali tą firmę, to było coś tak, jakby dostali znaczek jakości. I jak doszło do tego, że ja dostaję ten znaczek jakości, to było mi bardzo miło. Dziękuję. Jakbym miał powiedzieć, co właśnie Lajka zmieniła w moim życiu, to jakby właśnie została tą wypadkową tego sprzętu, którym robiłem wcześniej i tego, co zacząłem robić później. Że to nagle się stało aparat. Ja nie nosiłem Nikona ze sobą zawsze, wszędzie, nawet idąc do Żabki, po cokolwiek. Bo to jest aparat, który po prostu do ciebie przyrasta, no nie? Jakby masz go ze sobą, poza tym jest ładny, no nie? Więc jakby jest też fajny. Ale właśnie samo to, że
przez to, nawet jak on wygląda, już pomijając wszystkie to, jak się nim fotografuje i to, że tak naprawdę, żeby nim zacząć fotografować, to było tak jakby zrobić dwa kroki do tyłu, żeby zrobić cztery do przodu. Ja mam wrażenie, że każde zdjęcie, które moje, które robię M-ką, jest bardziej moje niż wcześniej. W takim sensie, że no, tam wszystko jest po prostu manualne, no nie? Więc jakby sam proces robienia tego zdjęcia jest zupełnie inny niż w przypadku aparatów, w którym masz po prostu autofokus, zrobisz tych zdjęć 20 dla pewności, a w ogóle zacząłem robić mniej zdjęć. Nie byłem w stanie na przykład w to uwierzyć, a jak mi mówili na początku, że jesteś w stanie tym ostrzyć z prędkością taką, jak ostrzysz autofokusem na przykład. A okazuje się, że pamięć mięśniowa tak działa i jesteś w stanie, już nie mówiąc o tym, o ostrzeniu w nocy na przykład, że tym trafiasz po prostu zawsze i nawet jak fotografowałem sprzętem z autofokusem, to i tak zawsze dla pewności robiłem kilka strzałów więcej, kilka razy wciskałem ten przycisk, żeby mieć pewność, że trafiłem, nie? Więc jakby z tej perspektywy szybkość wydaje mi się, że nawet, że wzrosła. Co więcej, a jakby ten aparat często za mnie zrobił robotę, że się tak ładnie wyrażę, w ten sposób, że zrobiłem bardzo dużo zdjęć ludziom, gdzie ten aparat jakby za mnie zagadał. W takim sensie, że ktoś się mnie pytał, co to jest i w ogóle, czy to jest analog. No jakby wtedy bardzo łatwo jest przejść do zaproponowania komuś, że zrobi mu się to zdjęcie, zanim sam nawet wpadniesz na pomysł, że chcesz komuś zrobić zdjęcie. Jakby wiele mi po prostu w życiu ułatwił i zmienił.